No cześć, dzisiaj będziemy oglądać mapy. Tak, mapy. Oglądając stare obrazy, natrafiłam na ciekawą rosyjską stronę z mapami. Większość to nie są prawdziwe stare mapy, tylko takie jakby mapy wyglądające na stare, tak? Czyli archiwizowane jako stare, ale w rzeczywistości są dużo młodsze. To żaden problem narysować mapę, która wygląda jak stara, nawet w programie graficznym. Teraz są nawet specjalne przerabiajki takich map. Bierzesz sobie dowolną mapę i ci filtr komputerowy przerabia na starą. Myślę, że ta jest w ten sposób zrobiona. O. Aczkolwiek wcale nie mówię, że na pewno. Chodzi o to, że tego rodzaju mapę można bardzo łatwo sfalsyfikować, sfałszować. No, ale w zalewie mapek i mapuniek, o, na przykład to już jest typowa mapa, która została po prostu przerobiona. Znalazłam taką mapkę. Jest ona o tyle ciekawa, że nie ma na niej Australii oraz Ameryki Północnej. To kto zna temat Gabriela Streamów, no to wie, o co chodzi. Ja tutaj dla osób, które nie bywają u Gabriela na 12 tysięcy szabel ani na Szabel Live, mówią tylko tyle, że Rosjanie mają swoje kilka kanałów, na których mówią, że kontynenty i ich kształt wygląda inaczej niż na mapach, które mamy w atlasach. To jak, tak jak mówiłam, to nie jest moja teoria. Ja tak nie uważam, ani nie uważam. Chodzi mi tylko o to, że jakby pokazuję tą mapę w związku z tym, co mówią Rosjanie. Podejrzewam, że ich pogląd na inne kontynenty wziął się między innymi z oglądania takich map. Co widzimy na przykład na tej mapie? Po pierwsze, nie widzimy oceanu, tego największego oceanu Pacyfiku, prawda? Za to, co widzimy. Po pierwsze, zamiast Australii mamy tutaj wielką Antarktydę, wydawałoby się, tak? Nie, ona jest napisana jako Terra Australis. No, to nie ma Australii, a jednak jest Australia i to jest co ciekawe, tutaj mamy rąbek Ameryki Południowej, która dotyka wręcz tutaj. No i druga rzecz to to, że świat kończy się na Azji i mimo iż jest tutaj Ameryka Południowa, Kuba i tak dalej, to tak jakby Ameryka Północna zlepia się z Syberią i nie ma Alaski. Albo Alaska to jest na przykład ten pypeć. Mamy tu też takie cztery wyspy zamiast Grenlandii tylko, tak? Więc różnice są. Różnice są, tutaj jest Madagaskar, ta mapa jest tak jakby przekręcona względem, może znajdę lepszą tą mapę. O, to jest lepsza mapa. Nie tak łatwo było ją znaleźć, ale się znalazła. No, uważam, że tutaj już lepiej widać, że jest Terra Australis Re. To jest właśnie ta mapa. Tutaj ją sobie trochę przybliżam. Jest Terra Australis. Naprawdę, nie ściemniam, to jest Terra Australis. Też jest jakiś Brazil Regio, czyli co Brazylia, no kompletnie inaczej. Opisana jest po łacinie oczywiście. Szczegółów nie znam, nie będę tego tłumaczyć. Nie znam łaciny tak naprawdę. Patrzę, co tu jest. A, i tu jest rok 1531 albo i 531. Tak też może być. Dlatego, że niektóre dokumenty były podpisywane jako na przykład 500 lat po narodzeniu Chrystusa i było wtedy i 500, tak? Zamiast 1000. I to czasami naukowców myli. No, ale to szczegół. Tutaj mamy te wszystkie morza. To jest Morze Śródziemne, Morze Czarne. Tutaj są inne kształty tego. Wydaje mi się, że albo ktoś rysował z pamięci,
O, tu jest Tartaria, tak? Słynna. Albo to po prostu kolejna fałszywka, ale jakby jeszcze z nieustalonej wersji kontynentów. Możliwe, że wcześniej chciano zafałszować jakoś kontynenty i wymyślono, że będzie tak, a potem zmieniono zdanie i narysowano je inaczej. Być może te, które oglądamy w dzisiejszych mapach, są prawdziwsze, a to jest właśnie jeszcze bardziej zafałszowane. Jakby nie będę się z tym spierać, bo ja tylko widzę rysunek. O tym mamy Scytię. No proszę. No to podlinkuję wam tę mapę, także będziecie sobie mogli je dokładniej obejrzeć. Druga mapa to takie coś. Znowu, jakby ktoś rysował z pamięci stare rzeczy. No nie jest to mapa kartograficzna, jest to po prostu taka mapa uniwersale, tak? Że jakaś taka do nauki, geografii. Te aniołki tutaj. To jest popularny motyw w XIX wieku, dlatego wydaje mi się, że mapa jest XIX-wieczna, niezależnie od tego, jak jest opisana. Bo były bardzo modne te takie amorki, które udawały wiatr. Natomiast co tu jest ciekawego w tej mapie? Znowu, nie mamy Australii, natomiast zamiast Australii mamy takie coś. Mamy ogromny kontynent, który znowu łączy się tutaj prawie że. Wąski przesmyk z Ameryką Południową, ale tu już mamy ciekawostkę, że to wygląda jakby była Ameryka Północna, terra incognita, tak, jakieś smoki, coś tam, dziwne rzeczy, ale i tu nam się świat kończy. Co się dalej dzieje? Ano dalej się urywa i mamy co? Syberię i Rosję, więc znowu mamy przykład, że nie ma. Tam jest urwana część Rosji, tak, Syberia, a tu jest urwana część Ameryki. Czy właśnie o to chodzi, że tu jest połączona Ameryka z Syberią, bardzo grubą częścią kontynentu. I dlatego na przykład Amerykanie walczą cały czas z Rosjanami, bo oni walczą o tę część, oni graniczą bezpośrednio. Jeżeli dotrzemy, że tutaj jest na przykład, gdzieś jest Japonia, chociaż szczerze powiedziawszy nie wiem, gdzie na tej mapie miałaby być Japonia, może to jest Japonia. Bo to już są Chiny. Zatopiło Japonię. Ratunku. Już nie wspominając o tym, że nie ma nigdzie Korei. No ale to jakby nie będę w to wnikać. To jest tylko mapa, ale zobaczcie, jakie fantastyczne rzeczy tutaj są. Są jakieś miasta pozaznaczane. No, dlaczego akurat tak? No i to jest właśnie ten przykład, skąd Rosjanie wzięli, że kontynenty mają zupełnie inny kształt i one są takie jak tu. No i z tego wynikałoby, że nie ma Pacyfiku, Hawaje to nie są w ogóle nie wiadomo gdzie, tak? Tu są jakieś, tu są chyba Malediwy. No Madagaskar, jak jest Madagaskar? O, co ciekawe, tutaj powinno być. O, są te jeziora, widzicie? Trzy duże jeziora tutaj. Także no, Afryka wygląda tutaj trochę inaczej niż na naszych mapach, ale zobaczcie na przykład tutaj. Trzy ogromne jeziora, tak? I zobaczcie, tu są rzeki. Tu są normalne rzeki i nadal zobaczcie, ile tu jest miast. To jest to, że na niektórych starych mapach Afryki są normalnie pozaznaczane miasta, jedno obok drugiego. Dzisiaj to jest Wielka Sahara i nie ma nic. Pustynia, no może trochę gór, ale tutaj widzicie, mamy pozaznaczane miasta, 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 miasta. O, tu mamy Kair, prawda? Tu mamy Aleksandrię. Ale zobaczcie, tu jest Deserto. No dobrze, czyli to jest pustynia, ale na tej pustyni są miasta. Tu jedno, drugie, kolejne, tu. Na środku płynie rzeka i są miasta. I tu, i tu, i tu. No, po co mieliby rysować miasta na pustyni? Libia tak samo, no tu. Nie ma śladu po pustyni. Pustynia jest tylko tutaj opisana, a teraz jest na cała ta część jest zupełnie zniszczona. No dobrze, co tam jest w Polsce? No to jest przykład, że Polonia jest zaznaczona tutaj, czyli w Niemczech.
A tu jest Pomerania, tak? Czyli Pomorze, a tu jest Litwa, a tu jest czyli Rosja, tak? A właśnie, ziemia, na której leży Moskwa, to nie była żadna Rosja, tylko była Moskowia. Także te dzisiejsze nazwy też są już troszeczkę poprzerabiane. No tutaj mamy ten bucik, one są trochę poprzekręcane. Właśnie, gdzie jest Kanada w związku z tym? No dobrze, mapa jest bardzo taka, no inna. No o, tu jest jeszcze ciekawa rzecz. Morze Kaspijskie ma zupełnie inny kształt. Tak jakby dzisiaj został tylko ten podłużny kawałek, a ta część kiedyś była pod wodą, ale wyschła. I została potem słona pustynia. Tutaj wygląda podobnie, to jest tak jakby te części powysychały, a i nie ma tutaj oczywiście kanału. Tu są Indie. Indie tak jakby są tu bardziej zalane niż teraz. Jest tylko jedna rzeka. Tu mamy Gangai. Nie Ganges, tylko Gangai. Nie wiemy do końca, jak naprawdę mówią ludy tamtejsze na Ganges. Nam się bardzo przekręca te nazwy. To tak jak, nie wiem, czy wiecie, że tylko my, Polacy, mówimy na Palestynę Palestyna. Większość ludzi mówi Polestan. Polestan. Tak. Także no, cóż tu mamy? W ogóle, jak oni nazywają to? Soria? O, Jeruzalem. Tak, tutaj jest. Nerissa. No, mapa jak mapa. Tu coś jest napisane. No, wypadałoby to przetłumaczyć. O. Kto wie, może to była kopia. Ale wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to były lata 30. powstania tej mapy. Ale może ktoś po prostu skopiował. Skopiował inną. Tu jest niby 1565 albo i. Widzicie, i jest 505. Ale to umówcie się, jak ja narysuję rysunek. Teraz, w XXI wieku, teoretycznie, i podpiszę go 1580, to nie znaczy, że on będzie z 1580. Także z wielkim, że tak powiem, dystansem trzeba patrzeć na te opisy. To kolejna mapa w kształcie serduszka. No, tutaj mamy, tu możemy ją przybliżyć. Tu mamy powtórzony ten kontynent, który był na poprzedniej mapie, czyli jeden wielki, duży kontynent, który bardziej nam przypomina Antarktydę albo jakiś krąg polarny, tak, o którym często się mówi. Żadnej Australii nie ma, chyba że to, ale to raczej nie jest Australia, za małe. No ale nie będę się kłócić. Tu mamy taką przekręcony Półwysep Indyjski. Tu znowu to Morze Kaspijskie, takie okrągłe. Tu Afryka jak Afryka, tak? Nie widać za dobrze tej mapy, ale widać znowu te cztery wyspy i Grenlandię, czyli coś tutaj było kiedyś, a teraz tego nie ma, bo jakoś tak dziwnie na wszystkich możliwych mapach to jest, a potem nagle przestało się pojawiać. No, tutaj mamy Rosję i zobaczcie, Rosja znowu, tak jakby tu jest urwana mapa, przykleja się do Ameryki Północnej i nie ma tej przerwy, nie ma tego oceanu, który normalnie tutaj jest. Tak jakby kompletnie pominięto drugą połówkę obecnej mapy. No chyba, że obecna połówka jest całkowicie zmyślona. No ale jakby nie jestem w stanie tego oczywiście w żaden sposób zweryfikować. No ale mamy taką sytuację, że właśnie mamy jeden kontynent rosyjsko-amerykański. No to jest ciekawe. To jest jeszcze inna mapa. To już jest totalnie powykręcana, bo tutaj mamy fragment Afryki, tutaj mamy Hiszpanię i kawałek Portugalii, no i Portugalię, tak? A tutaj mamy kontynent. I oni sobie tutaj pływają i w ogóle jest zupełnie inaczej niż na dzisiejszych mapach. Także wracając do mapy podstawowej, polecam Wam szukać takich map i się im przyglądać i właśnie szukać przede wszystkim map, na których
Nie ma współczesnego, powtarzanego ciągu kontynentów, tylko są one przedstawiane w innych proporcjach, w zupełnie inny sposób. Wtedy być może częściej zauważycie, że są zupełnie, że świat wygląda podobnie, ale jednak inaczej. Że pewne rzeczy są zupełnie bez sensu. No, tu mamy jeszcze inne mapy, ale to już są właśnie raczej takie stylizowane na stare. Tutaj niby jest coś urwane, ale nie ma nic, tak? Lepiej w ogóle tutaj bezpieczniej w ogóle nie wspominać o tym. Tu nic nie ma. Nie interesuj się człowieku, jak to zwykle bywa. No, a tamta mapa była na drugiej stronie. To może jeszcze jedna rzecz. Potop szwedzki. Pokazuję stronę z Wikipedii, tylko żeby pokazać wam datę. To jest mniej więcej ten zakres. Tak naprawdę nie jest to wojna polsko-szwedzka, tylko wojna kuzyna z kuzynem. Polska była wtedy pod panowaniem króla, który nie był w zasadzie Polakiem. Szwecja też była pod panowaniem króla, który nie był Szwedem. No jakby możecie się tym zainteresować. Jakby im więcej wam powiem, tym mniej będziecie sami szukać, a ja bym zachęcała jednak do poszukiwania genealogii królewskich w tamtych czasach. No i co? No mamy połowę XVII wieku i co dalej? Mijają lata, mamy już końcówkę XVII wieku, jest już ładny kawałek po potopie i po wojnach na terenie Polski. Lądujemy w Europie Zachodniej, kiedy rodzi się malarz. Janek. Giovanni to Janek, Paolo to Pawełek, czyli Janek Pawełek. Się rodzi, rośnie, pięknie maluje i na początku XVIII wieku zaczynają powstawać takie oto obrazy. Ruina. Tu mamy jakby sfinksa egipskiego. Takie rzeczy. Znowu ruina. Totalnie jeszcze zakopana w ziemi. Zobaczcie, że to jest łuk triumfalny, który tak jakby był zupełnie w połowie zasypane ziemią. Tutaj wszystko jest powywracane. Oczywiście nam się mówi, że to jest artysty wizja. No ale ja bym chciała jednak wierzyć, że artyści po prostu malowali to, co widzieli. Tutaj kolejna pęknięta jakaś waza. Tutaj poprzewracane to spadło, dach. Nie widzimy ludzi z narzędziami, więc widać, że ludzie, którzy tutaj się pojawili, korzystają z wody. Woda jest pitna i działa i jest dobra, ale ludzie nie mają żadnej technologii, nic. Pozostały piękne budynki po jakimś kataklizmie straszliwym, natomiast nie ma nic z technologii, które pozwoliły je wznieść. Obelisk. Tu znowu już są w lepszym stanie, widać, że wyreperowano dach, ale reszta jest w ruinie, czyli widać, że ludzie starają się to naprawiać. I tutaj mamy kolejną. Tu mamy piramidkę, ale już porośniętą roślinnością, to znaczy, że to nie było tuż po kataklizmie, tylko już jakiś czas, no powiedzmy 20 lat, można tak powiedzieć, więc jeżeli kataklizm był 40 czy tam 50 lat przed namalowaniem tego obrazu, to też by od biedy pasowało. To już nawet drzewa widać urosły. Tak, to może być nawet 50 lat po kataklizmie. Co tutaj jest? O, to może. Tu mamy już praktycznie cały zawalony budynek, ale zobaczcie, to jest jednolite. To jest urwane, ale jakie to jest gładkie. Tutaj mamy pęknięte kolumny, ale one nadal stoją. Tu też jest popękane wszystko. Są jakieś obrazy w kamieniu. O, tu zachodzi słońce. Wydaje się, że to było wszystko w jednym miejscu malowane, tylko z różnych kadrów. Ludzie mieszkają praktycznie w ruinach.
kolejny. Tu mamy znowu taką wazę. Tutaj mamy piękne rzeźby. Ludzie są ubrani raczej dosyć bogato, ale mieszkają w ruinach. Wygląda to troszeczkę tak, jakby świeżo wyszli skądś. Nie wyglądają na głodnych, raczej wyglądają na najedzonych. Ale są... No po prostu żyją w takim świecie. No i jeszcze tutaj znowu ta piramida, która jest jakby nakładką na grobowiec. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest grobowiec, to wygląda jak grobowiec. Ale co to jest w istocie? Tu znowu porosły drzewa, tak? To może być nawet 50 lat po kataklizmie. Może nawet dłużej. To jest cały czas ta sama strona, tylko po prostu oglądamy sobie kolejne. Tutaj można oglądać i oglądać. O, tutaj znowu mamy woda, gdzieś płynie. Taki sielski obrazek, ale wszystko jest zniszczone. Może to jest ważne. Zwróćcie uwagę, że jest ciepło. Tutaj wszystkie postacie są ubrane tak dosyć lekko. Osoby, które tutaj też chodzą, to też są takie letnie ubrania. Oni są w sandałach. Jest ciepło. Jest ciepło. Tutaj znowu widać, że ogrody są. Ogrody bardzo łatwo uprawiać na ruinach. To samo rośnie. Tu popalona kolumna. Coś ją spaliło. Co pali kamień, żeby był aż taki czarny? Tu pan ma urwaną rękę. Tutaj, o zobaczcie, XVII wiek, a pan jest ubrany jak rzymski rycerz. Tu znowu ruina. Też znowu ruina, jakaś kula. Bardzo duże budynki. O, to jest ważne, chciałam wam pokazać. Są bardzo duże schody, jak na bardzo wysokich ludzi, a ludzie, którzy tutaj są, mają raczej małe stopy. Więc tak jakby nastąpiło coś w rodzaju delikatnego skurczenia, że naturalnie ludzie byli, można powiedzieć, tacy jak ta rzeźba, bo ta rzeźba pasuje skalą do tych schodów, a oni są mniejsi. No tu znowu obraz wykuty w skalę. Tutaj mamy łuk triumfalny, taki porzucony, to nie wiem co to jest. Taki sielski obrazek, ale tak naprawdę ci ludzie wiodą bardzo proste życie. Widać, że nie mają zbyt wiele rzeczy, nie ma żadnych pojazdów, nie ma nawet wozów konnych, nie ma nic, tylko ludzie poruszający się pieszo. No tutaj kolejny raz ten sam obraz. Znowu ludzie rozmawiają. Tu znowu spalone. Co tu się działo? O, tutaj widać, że wreszcie są okręty, że ludzie poruszają się łódkami. Nie widać wozów konnych. Możliwe, że drogi są nieczynne, są zniszczone, ale można się poruszać wodą. Być może ocaleli głównie ludzie, którzy byli na łódkach. O, tutaj mamy, zobaczcie, taką wazę. Kto tę wazę robił? Pewnie niewolnicy miedzianymi młoteczkami. Tak, tutaj znowu. I oni tymi gołymi rękami to budowali, tak od razu w ruinach. No jakoś tak. O, tutaj mamy coś, co się mi wydaje zupełnie inne. Bo z jednej strony mamy ogromne gmachy. Kto to budował? Kiedy? Za jakie pieniądze? Mamy tutaj też bardzo malutkich ludzi. Ale oni i tak mogą być więksi niż my teraz. O, tutaj znowu jest budynek. Kolorowo ubrani, strojni. No to można oglądać i oglądać. To jest taki ciekawy budynek, który myślę, że jest znany w większości. On tu też jest porośnięty jakimiś. Widać, że to jest zniszczone i bardzo stare.
mamy Koloseum. W trochę lepszym stanie niż dzisiaj. Ale tu widać, jakby ta część była domurowana z cegły, a to był oryginał. I oczywiście jest zasypane. Zobaczcie, tu jest zasypane to Koloseum. Oni je odkopali dopiero w XX wieku. Tu znowu nie wiem, co to jest. Tu jest znowu lekko odkopany łuk triumfalny. Tutaj są jakieś malowidła. Wydaje się, że oni to po prostu te ruiny malowali, bo nie mogli ich wykuwać. Już na to je chociaż malowali, wieszali obrazy, handlowali obrazami. Takimi jak te, które my teraz oglądamy, i sprzedawali je po prostu tu wieczorami. Tu widzimy trochę więcej, jak wyglądał świat. Nawet za bardzo nie ma za wiele koni, tylko najbogatsi ludzie sobie mogą na nie pozwolić, są lektyki. No i tutaj znowu taka rotunda. Nie wiadomo do czego służąca, tu znowu ruina. Same ruiny. Tu jeszcze znalazłam inną stronę, gdzie są przemieszane dzieła impresjonistów i różnych zrujnowanych budynków. Na przykład taki, ale jest na przykład taki, gdzie dzisiaj ludzie są w wysokości no tak, metr niż ci. O, tu mamy taki łuk triumfalny, ale w rzeczywistości on jest teraz za kratami. To wszystko wygląda trochę inaczej. I zobaczcie, ten człowiek tutaj ma głowę i w ogóle ludzie są tutaj dosyć szczupli. Mają głowę i tutaj ileś razy, tak jakby mieli 1,80 m, ale w rzeczywistości mogą mieć nawet grubo ponad 2 metry wysokości. Zwróćcie uwagę, tu na tej linii mają wszyscy, tu jest horyzont i tu wszyscy mają głowy. Obserwator też ma mniej więcej na wysokości podstawy kolumny. Zaraz Wam pokażę, jak ten łuk triumfalny wygląda teraz. Ok, mamy Koloseum i mamy nasz łuk triumfalny. Proszę bardzo, zobaczcie, jak niscy są ludzie. Na obrazie mieliśmy człowieka wzrostu, no przynajmniej tej rzeźby. Zobaczcie, jacy są ludzie teraz. Sięgają do połowy. Tutaj widzimy wyraźnie, ludzie mają głowę na wysokości podstawy, czyli są tego wzrostu. A teraz ludzie są tutaj. Nie ma za bardzo skali. Z jakiegoś powodu nie można tutaj podchodzić. Ja myślę, że to też między innymi dlatego. O, na tym zdjęciu widać dobrze ludzką skalę. Zobaczcie, jacy są ludzie. Tu sięgają. Taki zwykły człowiek jest o metr niższy niż na obrazie z XVII wieku. Jeszcze jedno ujęcie, tu z 2014 roku. Widzimy, ludzie tu sobie siedzą. Zobaczcie, takiej wielkości jest człowiek, czyli kobieta nawet mniej niż połowa. Powiedzmy, że taka wyższa osoba to sięga maksymalnie połowy tej kolumny. Po co malarz miałby malować takich wielkich ludzi na obrazie? Malowałby dokładnie to, co widzi, a jednak malował wysokich. Tu wracamy jeszcze raz do tego samego obrazu. Widzicie, wszyscy ludzie mają tutaj głowy. Tu wysoko, tutaj są dzieci też wysokie, kobiety, mężczyźni, wszyscy mają tu wysoko. A dzisiaj to wygląda w ten sposób i ludzie są dużo niżsi. Rosjanie mówią, powtarzam, nie ja, Rosjanie mówią, że w międzyczasie po tym resecie, którego widzimy resztki, czy tam kataklizmie, resztki widzimy na obrazach, takich jak ten, był jeszcze w okolicach XIX wieku jeszcze jeden kataklizm, po którym kolejne pokolenie już urodziło się mniejsze i już nie rosło tak duże, ponieważ nie miało wystarczająco dużo pokarmu. Ludzie byli tak skrajnie wyniszczeni i niedożywieni, że po prostu rośli niżsi od swoich tam pradziadów. I jednocześnie przez jakiś czas byli ludzie wysocy, starsi i młodsi, mali.
I potem już zostali sami mali, bo ci starsi zaczęli wymierać, bo środowisko nie dostarczało im wystarczająco dużo pożywienia. Tam były wojny oczywiście, tam była tak zwana wojna secesyjna i u nas były w tym samym czasie powstania. Jakoś tak dziwnie się składało, że wszystkie powstania i wojny były w okolicach lat 60. XIX wieku na całym świecie. Mimo, że nie była to żadna wojna światowa, a jednak jakoś tak się dziwnie składało, że w tym samym czasie działy się tego rodzaju wydarzenia i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. Także dziękuję za oglądanie. Wydaje mi się, że moglibyśmy kiedyś zrobić jakąś wspólną premierę oglądania wyłącznie tych obrazów, bo naprawdę to można oglądać je godzinami. Więc umówmy się, że jeszcze kiedyś do nich wrócimy. Ale tak, żeby je szczegółowo analizować, ja dzisiaj tylko pokazuję, że one są tutaj są spalone, zniszczone. Praktycznie wszystkie obrazy z tego okresu wyglądają tak. To jest, tutaj mamy trochę lepiej zachowane, ale też nie ma jakiejś starej roślinności, są raczej takie ogródki. No i tutaj mamy dużo ludzi. O. To trzeba by porównać te kadry później z obecnym stanem i porównać, czy ludzie są wyżsi czy niżsi. Bo zobaczcie, jak ogromne są tutaj te postacie w porównaniu do tutaj ludzi. Naprawdę są duże i zobaczcie, że te postaci pasują do okien i drzwi tutaj. One, jakby cały budynek jest w skali tych rzeźb, a nie w skali ludzi, którzy tu chodzą. Tutaj wygląda, jakby jakieś liliputy chodziły. Natomiast cały budynek jest jakby robiony w skali tych rzeźb, które są dwa razy większe, niż nie, nawet z pięć razy większe. Więc tutaj naprawdę dużo rzeczy nie pasuje z tego, co się ogląda. O, tutaj piękne kamienne posadzki. Znowu ludzie sobie biegają i są tacy może szczęśliwi, że przeżyli. Dlatego nikt nie rozpacza. Ale no widzicie, pasterze wypasają tutaj jakieś owce, krowy w tych pałacach. Zupełnie bez sensu. Tak jakby te budynki w początkowej fazie nie należały do nikogo. I ludzie po prostu tutaj, zobaczcie, wygląda tak, jakby ludzie się tu modlili, w ogóle mieszkali może nawet, jakby byli bezdomni, bo nie ma za bardzo domów ludzi, tak jakby wszyscy ludzie mieszkali tutaj w tych ruinach, mieli wodę pitną. Jeszcze było ich mało, to nie było głodu. O, w ogóle takie czerwonawe one są, może były pokryte jakimś pyłem. O, tutaj znowu ta galeria. Dużo obrazów w tamtym czasie sprzedawano. Jakieś rzeźby pewnie wyniesione. Możliwe, że po prostu brano z tych pałaców różne rzeźby i je sprzedawano. Coś tutaj się popsuło. O, o, tu jest kolejna ruinka. Tak. No i jeszcze jedna ruinka. Tak. Ludzie nawet specjalnie nie mają gdzie spać. Oni sobie po prostu mieszkają, pokazują sobie. Może czekają, aż ktoś wróci z podróży. O, tu też. No dobrze, długi ten film się zrobił, także dziękuję za obejrzenie, jeśli dotrwaliście do końca. Wiem, że jest cicho, taki mam głos. Nie mogę krzyczeć ze względu na warunki lokalowe. Będziecie sobie musieli po prostu podgłośnić. Do usłyszenia i zapraszam też na mój blog.